No bo to praktycznie, no, nie oszukujmy się, były, ja wiem, to takie by obecnie, znaczy nie były to na pewno, nie wiem, coś pokoju, nie wiem, wyrzutnie rakiet atomowych, tak? To nie była chyba aż taka skala, ale nie wiem, No nie. Coś bardziej jakby, nie wiem, teraz przy naszym obecnym postępie technologicznym by mieli tam jakieś różnice laserowe, coś ten deseń. Takiego, tak. Więc no, wiadomo, no i... że zupełnie inna skala. No, działa wtedy były napędzane, w sensie pociski były tak naprawdę drunami, więc... No tak. Więc no, no były no, naprawdę ogromnej mocy. No i dobra, skoro dostaliśmy sugestie, to udajmy się do Kaku. Na południe. Kaku znajduje się na południowy wschód, jest całkiem niedaleko, jeśli będziemy szli po tej... A to nie jest Kaku? Jakby... To jest Kaku. Powiedziałeś wschód. Powiedziałem wschód, przepraszam. Właśnie tak się zastanawiam, czekaj, wschód, czemu ja poszedłem na zachód i to widzę. Czy można ulepszyć, bo nie lepiej niż mamy? Nie. No ale... Nie, tutaj chyba nie właśnie. Nie będę narzekał, i tak mam je całkiem porządne. Mam też sklep z pancerzem, w którym pewnie będą sobie kupić lepsze rzeczy. No i ogólnie Kaku, tak samo jak Sejka, nie jest jakąś specjalnie bogatą wioską, no ludzie tutaj tak samo żyją z rybołówstwa. W ogóle to jest ciekawe, ponieważ Sejka, ona nie jest położona przy jeziorze, ale z drugiej strony, jeżeli byśmy się dobrze przyjrzeli, to z jakąś tam wodą ona praktycznie graniczy, więc nie wiem. W każdym razie, no właśnie ludzie tak samo jak w... W Sejce tutaj właśnie ludzie żyją sobie z rybołówstwa, z eskortowania turystów. No i też tutaj ludzie przybywają po to, aby dowiedzieć się czegoś od tutejszych mieszkańców, ponieważ oni posiadają jakoś tam właśnie wiedzę na temat żeglarstwa, że tak powiem. W sumie to jezioro Toran, ono jest jeziorem tutaj? Jezioro Toran jest, tak, ono jest jeziorem, ale jest dosyć ogromne mimo wszystko. No jest... Znaczy właśnie, chodzi mi o to, że to jest coś pokoju, nie wiem, Morza Martwego, tak? Czy to jest jezioro, które tak naprawdę jest morzem, tylko zostało inaczej nazwane w ten sposób? Czy biorąc pod uwagę to, że ono znajduje się faktycznie w środku lądu i no i jego jedynymi jakby... No czyli takie, takie na nasze Morze Martwe, tak? Coś w tym stylu, no. Dobra, pozmieniamy ekwipunek trochę. No właśnie, Gardrop daje bonus do magii, co nam na pewno przyda się naszej Clio. Przyda się każdemu. Czy ja wiem, czy każdemu. Prędzej czy później. Prędzej czy później przyda się każdemu. Drogi na pewno się nie przyda. Oj tam. No, dobra, sprzedam niepotrzebne rzeczy na pewno, czyli to, co właśnie pozdejmowałem. Tutaj chyba też można kupić właśnie Holy Crystal. Jakbym potrzebował. No właśnie. I tam można było też kupić Pointed Hat, które chodzi obcy przed statusem Balon. Balon. Status Balon jest bardzo nieprzyjemny. Tak, no nie jest specjalnie przyjemnym statusem, aczkolwiek występuje bardzo rzadko, ale kiedy już występuje, to już jest bardzo nieprzyjemnym statusem. A mimo wszystko... aż mi się przypomina, niedawno grałem w Apocalypse SMT4 i tam niektóre ataki żywiołu wiatru potrafiły cię wywiać demona z drużyny, także musiałeś potem łazić po lokacji i go szukać. No, okej. Okay. Shinji, pamiętasz Metal Gear Solid? Zależy, co masz na myśli. Pamiętasz, jak tam wszedłeś na samą górę Metal Geara? I stąd spadła ci karta do kanałów. Tak. Chciałem ci tylko przypomnieć. Super. Jest tutaj mech, która chce, żebyśmy pomogli znaleźć jej wujka Jupo. Na razie chyba nie grozi. W Inankam właśnie była taka dwójka osób, która właśnie stwierdziła, że ich córka właśnie o imieniu Megry gdzieś tam wyruszyła i żebyśmy tam chyba jak ją spotkamy, to żebyśmy powiedzieli, że wróciła, czy coś takiego. I to chyba, no to właśnie to jest właśnie ta Meg.
I tak, jeżeli teraz właśnie pogadamy z tą postacią o imieniu Kamil, to ruszymy fabułę do przodu. Słaba postać. Nie trafiłbym. Kamil? No. Co? Nie kojarzę, żeby była jakaś super silna osobiście. Budujesz Trinity Force i zabijasz wszystko. O Jezu. Okej. Okay. Nie wiem, czego innego się spodziewałeś. Tutaj nie masz. O, Gremio też się odjebał. Właśnie, Gremio, coś ty znowu zrobił. Zamiał kłopoty z tym Gremio. Najpierw coś tam Fabie chciał nam uciąć głowę, teraz to. I tak, Kamil jest komornikiem. Diablicą. No, każdy komornik jest diabłem, więc. Przyjaciółka Gremio. No i Kamil jest kolejną z tych postaci, z którymi miałem problem, jeżeli chodzi o ustalenie jej płci. Teraz wiem, że to jest to pewna kobieta. Znaczy z dialogu samego wynikało, że to ona. Z imienia? Z dialogu. A, z dialogu. A, no tak, bo napisała tam się Gabi. No, kiedyś nie za bardzo ogarniałem język angielski, więc nie do końca. Nie, gdzież Gremio śmiałby popaść w długi? Okej, zobaczmy, jaki ma tam dowód na nasze długi. Rachunek za bankiet u mistrza Teo. Za bankiet. Za gospodę. Za gospodę. No, pewnie nas stać. To jest najgorsze. No właśnie, to jest najgorsze, że nas stać, ale... Nie wiem, gra nie pozwoli nam być uczciwymi ludźmi. A, z laski brakuje nam chwilowo odrobinę kasy. Nie, z drugiej strony, nasze pieniądze mogą być dosłownie jakimiś groszami, tak? I mieć, nie wiem... Może. Z drugiej strony, jesteśmy w stanie kupować całkiem ciekawe rzeczy za te pieniądze, więc... No, to też prawda. A tak, nic nam nie powie, dopóki nie zapłacimy. Gratuluję, Gremio, zjebałeś. To na pewno ją przekona. W jaki sposób właściwie, nie wiem, w jaki sposób niby oni mieliby zarobić pieniądze po spotkaniu Taiho? Nie wiem. Biorąc pod uwagę, że go szukają, no to może być na zasadzie, że to jest jakiś tam znajomy naszego znajomego. Idziemy od znajomego, który... Znaczy... Okay. To jest też jakaś dziwna interpretacja. Znaczy nie, chodzi mi o to, że wiesz, że w jakiś sposób zasugerować, że Taiho jest nam coś winny, o tak powiem. Aha, okej. Okay. Albo to, albo że ten, że Taiho pomoże nam coś, jakiś skarb znaleźć na przykład, tak? Jedno z dwojga, no. Znaczy, no biorąc pod uwagę to, że miejsce, do którego się udajemy, no... Jest dosyć interesującym miejscem dla osób, które dokonują różnego rodzaju grabieży. Ale o tym też właśnie powiem za chwileczkę. Bardzo często to powtarzam i chyba nigdy się tego nie oduczę. Ej, Kamil dołączyła do drużyny. No, udało się przekonać. A Taiho jest na dole. Czy ja chcę jej ulepszyć rzeczy? Wydaje mi się, że chcesz. I chyba nawet chcesz jej dać runę wody, jeżeli chcesz jej używać. Doskonale. No, żeby do ciebie. No właśnie, chciałem powiedzieć, że tutaj nie było sklepu magicznego. Mhm. Na szczęście jej trzeba ulepszyć, bo mi tylko raz. I od razu zmieniłem właśnie jedną z mojej broni na Henryl. Jestem niemalże pewien, że to jest literówka. Prawdopodobnie tak. Bardzo, znaczy, no właśnie z tego co czytałem, to bardzo często zdarzają się tego typu literówki właśnie w broniach, znaczy w nazwach broni. W swojej kodenie. Dobra, gdzie był sklep magiczny? To o, sklep właśnie. Magiczny. Fajnie było jeszcze trafiać drzwi, co nie? Fajnie było, gdyby te drzwi były tak szerokie jak tutaj. Musiałem dać ten kryształ. Nie musiałeś. Nie. To nie ta gra, całe szczęście. Okej, okay, możemy teraz zaprezentować chyba czary runy wody.
Nie będzie. Bo chyba Kamil ma dostęp teraz do dwóch czarów? Trzech. Znaczy, trzy ładunki jednego czaru. Aha, trzy ładunki jednego. W każdym razie, niektóre właśnie z czarów runy wody możemy używać poza walką. Chyba, że nie, musi odpocząć czy coś, ale nie wydaje mi się. Znaczy, zaprezentować chciałem w sensie, że ten, że po prostu powiedzieć, co one tego nie robią, ale może tak samo też pokazać, co one robią. Właśnie, krople... Dobroci. Dobroci, no, możemy tak wytłumaczyć. One po prostu leczą do pełna jedną wybraną postać i to tyle. TLDR nie opłaca się w tym momencie. Czego się nie opłaca? W tym momencie ich używać. Pewno opłacałoby się na takim Wiktorze, bo on ma dosyć mieszkę dużych punktów zdrowia. Nie, no tak, tylko chodzi mi o to, że w tym momencie, w którym byłem w walce, tak? O tym no tak. Znaczy, no wiadomo, mogę się po prostu potem przespać i tyle. Zapomniałem powiedzieć, co wypada z tych przeciwników. Błędy zostały popełnione. Z tych przeciwników wypadają... Feder to było skrzydło czy pióro? Feder, pióro. Wing to skrzydło. Mhm. No właśnie wypadają z nich pióra, które są częścią ekwipunku. One tam chyba dawały plus 6 albo plus 4, plus 1 do defensywy. I jeszcze przed chwilą spotkaliśmy tą taką... Jak ona się nazywała? To jest Asombrze. A, Beast Commander. Nie, racja. O, Azorci z dyki zginął, no nieźle. Przy okazji Kamil parę poziomów dostanie i całe szczęście. Mhm. W każdym razie z Beast Commander wypadają... Mój kurwa święty Boże. Użyj Firestorm, masz jeszcze Firestorm czy nie? Tak. No tak, możesz z tym zabić wszystkich naraz. Z samych tych wiórek właśnie wypadają też Holy Rune. Natomiast właśnie z bliska one wypadają niebieska wstążka, która jest też jeszcze w jakimś punktu. O, doskonale. O! To jest status, który właśnie chciałem pokazać jakiś tam czas temu, ale właśnie chcieliśmy pokazać jakiś czas temu, ale nam się to nie udało. Właśnie wiadro powoduje, że postać ma tam chyba o połowę mniej szansy na trafienie i szybciej trzeba przejść trochę za daleko. Gdzie jestem? Właśnie przejść trochę za daleko, musisz coś iść z powrotem na północ. I chyba to się też narobisz powoli absurdalne. I know, right? Pewnie przez to, że cały czas... O! O, tak od... Powiem ci szczerze, że bardzo dawno nie widziałem, żeby postać była sparaliżowana. A, to jest paraliż. Tak, to jest paraliż. Myślałem, że to czem jakiś. Nie, to jest tylko paraliż. I no i paraliż trwa dosyć długo. I w zasadzie paraliżu właśnie pod postać nie może zrobić dosłownie nic. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć, wiesz? Nie. To nie jest to, co chciałem usłyszeć. To co w ogóle jest? I w ogóle pierwszy raz, nie, naprawdę powiem ci, że pierwszy raz widziałem w życiu w tej grze, żeby postać miała naraz na sobie dwa różne statusy. Wow, Shindy. Jestem zdolny, co nie? Tak. Ej, to nie wygląda jak generyczna postać. Moje doświadczenie z tą grą jest coraz lepsze. A, tutaj możemy zaproponować właśnie Lore, żeby się do nas przyłączyła, ale ona nie jest wobec nas bardzo przychylna póki co. Nie zdążyłem przeczytać, co mówię. Jeszcze raz. Zapomnij... Nie trzymam się ze sobą uszami. Jesteśmy Lorelai przyłączy się do nas dopiero wtedy, kiedy otrzymamy odpowiedni poziom. Nie jestem do końca pewien, który to był poziom. Nie, czy jest to jakiś... Nie, to nie, trochę wcześniejsze zdecydowanie. To jest tendencja Mistrza Lepanta, to jego Lokaj. Dobra, tu mam jakiś... Znaczy, nie weź podejść tam na chwilę do tych żołnierzy. Ja w sumie może tutaj sobie do kupienia. Czemu by nie? Właśnie. O, witam. Siemanko. Witam. Witam. Zastanawiam się, czy chcesz to kupować kardemon, czy jednak woję już zostawić Clio Gartrop. Clio zostawię. Okej. Okay. Witam. Witam!
Także no, opłaca się grać w kubki, panie i panowie. Ale dostałem to. Pamiętajcie, że następnym razem, jak spotkacie na jakimś, nie wiem, jarmarku dzieciaka w koku, który będzie proponował wam zagrać w kopki, to nie wahajcie się. I pamiętajcie, że patrzcie, jak ktoś inny gra i że zawsze będzie taka sama kolejna. Tak, i zapamiętujcie pattern dokładnie tak. Oh no. Czy ja nosiłem dwie pary butów? No nie. Kasiepe, ja mogę jakieś nosić buty w lodu, więc... Znaczy no, ja po prostu nie będę kwestią. Wiktorowi w końcu nie kupiłem, nice, bo nie ma miejsca. O samym Kołan i o Giovannim, którego właśnie przed chwilą spotkaliśmy, też opowiem co nieco trochę później, ponieważ no do Kołan będziemy zmierzać za jakiś czas, zmuszeni do tego przez fabułę. Może jeszcze muszę poprzeć. Cieszy się swoim w tym momencie swoją sytuacją, w jakiej znajduje się teraz. Zdecydowanie się cieszę. Poza tym danym szczegółem, w którym muszę bardzo intensywnie nawigować przedmiotami. Bo niektóre postacie mają za dużo przedmiotów, inne w ogóle ich nie mają. Nawet. To możesz teraz chyba właśnie od razu sobie te przedmioty posprawdzać. Ponieważ tu w Kołan właśnie znajduje się ten jakby sklep z cenoznawcą. Tak, sklep z cenoznawcą po prostu, no. Tutaj po prostu jest cenoznawca. Przecież nie wiem jak dokładnie przetłumaczyć się Plazer. Rzeczoznawca może? Rzeczoznawca może właśnie. I w tym momencie Shinji robi się kompletnie OP. Ja nic nie wiem. Zastanawiam się, co możesz sugerować? Właśnie zastanawiam się teraz, czy jeśli... kupiłeś Clio też Shendem, czy on je może nosić? Czego? Kobiety mogą nosić tylko wstążki. Okej. Okay. Mężczyźni mogą emblemy. A wstążki nie dawały, były głosy do magii, czy dawały? Zaraz powiem, bo muszę coś sprzedać. Wiktor ma buty. Wstążki... emblemy dają. Wstążki nie dają, no okej. Okay. No niestety. Byłoby zbyt fajnie. No właśnie, ogólnie zastanawiałem się, jak bardzo Clio by podskoczyła... by właśnie podskoczyły ładunki magii, gdybyś zwiększył jej... A to magię. Ten bonus do magii zwiększa ładunki? Tak. No myślałem, że więcej atakujemy, czy coś. To też i też sprawia, że chyba mniej obrywamy właśnie obrażeń właśnie pochodzących z czarów. Okej, okay, wysyń nam rzeczy. Czy też otrzymujemy mniej obrażeń właśnie z czarów. Po całym tobie mamy waza. Waza. Jan trzeci. Tutaj mamy chyba Hex, no. Myślałem, że to jest jakiś coś lepszego. W każdym razie no, te przymioty raczej nie będą zbyt dużo warte. Oktopusek pierdolony! Oktopusek, nie! O no! Żegnajcie, wychodzę. I drugi oktopusek. No właśnie. A. Czy jest jakiś sens, żeby to trzymać i dlaczego nie? Znaczy, jest sens, bo jak powiedziałem jakiś czas temu, no te przymioty mają swoje inne też, swoją właśnie inną funkcję niż tylko byciem przymiotem, które możemy sprzedać, ale ta funkcja nie jest jakoś super. Waza jest za 2500, nie żebym potrzebował kasy, lol. Dowódca będzie wściekły? Nie, to nie, ma chyba bez. Chciałeś, żebym gdzieś poszedł, czy to do nich? Właśnie do nich. Chciałem zobaczyć, co oni dokładnie powiedzą, ale na szczęście nie powiedzieli nic spoilerującego. Czyli dowiadamy się też, że ta wioska żyje głównie dzięki Lepantowi, ale... Śmiedzi jest w złą stronę. A tam, co może pójść nie tak? Zobaczysz, będę nieśmiertelny dzięki tej mojej nowej zbroi. LOL. Jest! Cyklu action ci popsuł grę. Czekaj, czy one ci z czasem nie zadały właśnie krytycznego obrażeń Wiktorowi? Nie wiem.
Który z nich właśnie zadał na 100% krytyczne obrażenie jest, i właśnie myślę, że wydajesz Wiktorowi i Wiktor dobry obejrwał. O Boże, dostałeś jedną z tych rzeczy, które właśnie mam zakończyć. Zastanawiam, czy no w tą stronę da się coś ciekawego zgadnąć? Możesz zobaczyć tą postać, za którą na pewno bardzo tęsknisz. O, witam. Byłem wtedy mały. Tak, to jest Kai. Kai za czasów młodości. Adolf, a tam właśnie za tym mostem jest strefa rządzona przez Minicza. Kurwa, Oppenheimer jebany. W każdym razie Kai właśnie za czasów młodości był jakby instruktorem Adolfa. Właśnie on uczył Adolfa walki za pomocą Badyla i któregoś razu po prostu sobie nagle zniknął i trafił. O, super wyobrażenia, po prostu nie, ja nie wiem, co ty, jaki mogłeś, jak, nie, co ten szczęście taki tankowaty, ja po prostu nie wiem. Musiałeś się bardzo poprawić od ostatniego razu, kiedy widziałem, jak grasz. Czy jakoś tak to szło? Nie, po prostu stwierdziłem, że przejdę i zobaczę, czy coś tutaj jest jeszcze bardziej na dachu, co mogę odwiedzić. Może stanę się jeszcze bardziej OP. Nic tutaj nie ma na zachód. Doskonale. Zobaczymy, ile ptasze dwa mi zadają w sumie. Dobra, ptasze dwa już mi zadają. No, tak. No, właśnie ogólnie na silnieci przy nimi takich możemy tutaj spotkać, więc... Ech. Swoją drogą chyba one nie występują w... One nie występują właśnie razem z innymi przeciwnikami, jako jedyne chyba tutaj. No, nie spotkałem jeszcze grupy tych i czegoś jeszcze. Jezu, ale ja pięknie nie trafiam. Tak, ty zaraz umrze. Chciałem się sprawdzić, czy to... O, fajnie! Co? O. Znaczy nie, chodzi mi o to, że Wiktor jako jedyny im zadaje normalne obrażenie tak naprawdę. Normalne w jakimś sensie? No bo tak to dostawałem jakieś, nie wiem... Znaczy zadawałem jakieś 15-20, a Wiktor walnął za 60. Aha, okej. Okay. O, witam. No tak, piórko właśnie jest tutaj właśnie najlepszym przedmiotem w tej strefie, której chyba możemy... Chyba, tak mi się wydaje, bo jest... Ogólnie jest tutaj jeszcze jedna wioska, której możemy... Którą możemy O, kolejne sedluszko z lasu. Mam nadzieję, że tutaj będę mógł przejść. Nie, co chciałem powiedzieć, że właśnie tutaj jest jeszcze jedna wioska, a w tej wiosce zdecydowanie nie ma już żadnego takiego sklepu z ekwipunkiem. No właśnie tę wioskę możemy znaleźć idąc tutaj teraz na wschód i no nie będę potrzebował niczego, bo wiem, że jeżeli tak mi się to nie uda. No dobrze, już idę z powrotem. Niech ci będzie. Czyli teraz bardzo intensywnie. W sumie wystarczy chyba, że będę szedł wzdłuż brzegu na północ? Tak. Tak. O, byłem otoczony. Otoczony. Otoczony! Jest otoczony przez dwa gołąbki. Otoczony jestem. Kurwa, przekupię. Nie wiem, co powiedzieć. Nie chcę się z nim bić. 420. Mam nadzieję, że się przez to zjarały, kurwa. Kurwa, coś chciałem teraz powiedzieć, zapomniałem. Super wiado. Hej, trafił. Nie oszukujmy się. Nie gram w Suikodena dla walk, okej? Okay? Tak, TBK. Ja ostatnio przechodziłem Suikodena Tier Craze. Chcesz Suikodena Zodiak? Tam walki. No, co tam mówię, jest ten system walki, właśnie jest no, bardzo podobny do tego z. Klasycznych Suikodenów, ale jest trochę bardziej okrojony i po prostu po jakimś czasie walki mnie tak może być, że zacząłem przechodzić na przyspieszeniu. Ogólnie, kiedy ja wcześniej robiłem sam zagrajmy w Suikoden, to wszelkiego rodzaju walki wycinałem po prostu z nagrania, no cóż, indziej. Jest fajnie. I czy te, czy to u ciebie jest zielone, czy tylko u mnie? Czy to jest zielone? Bo. No, zielonkawe takie, owszem. Jesteś takie bardzo zielone? Ciemnozielone.
dziwne, nie wiem, powinno być raczej ciemne. Ale... No. O, bo... Zajmiemy się do któregoś razu najwyżej. Oj, tam nie ma dość Tycho, po prostu nas zabierz. Tak, Tycho właśnie nas zabierze, ale tylko wtedy, jeżeli z nim coś wygramy. A co? Najlepszą minigierkę we wszystkich RPG-ach, jak chyba tylko istnieje. Ty i ja rzucamy w kośmi, ten kto wyrzuci większą liczbę wygrywa. Rzucamy trzy kości na nas, jeżeli dwie wyrzucą to samo, to trzecia kość wskazuje nasz wynik. Dwie takie same poza jedynką, 4, 5, 6 to szczęśliwe liczby. Dwie jedynki, 1, 2, 3 są nieszczęśliwe. Dwie jedynki... Nie. Czekaj, co? Jeżeli wyrzucisz dwie jedynki, albo 1, 2, 3 na trzech kościach. Tak to przynajmniej nie, interpretuję. Jeżeli wyrzucisz dwie jedynki, to... To jest pechowy. No nie. No, on tak właśnie mówi. Ale tak nie jest. Jeżeli wyrzucisz dwie jedynki, no to ta trzecia po prostu będzie twoim wynikiem i tyle. Nie wiem, dlaczego to się tu pojawiło. No i tak, jeżeli wyrzucimy trzy te same liczby, to od razu wygrywamy z potrójnym zyskiem, ale jeżeli będą to trzy jedynki, to wtedy przegrywamy właśnie z potrójnym karą, z potrójną karą, że tak powiem. Jeżeli nie wyrzucimy w ręki, czyli jeżeli dobrze rozumiemy dwóch tych samych i trzeciej, to przegrywamy i przegrywamy, jeżeli kości wypadną poza kubek. Chcemy, żeby jeszcze coś powiedział. Jest to sama gra, nazywa się Chinchironin, czy jakoś tak. Jest to ogólnie dosyć taka tradycyjna japońska gra w kości, w której właśnie grają właśnie między sobą tylko dwie osoby. Zostanie właśnie kości do jakiegoś tam porcelanowego kubeczka. I właśnie nie jestem pewien, czy ten kubeczek zawsze musi mieć takie pęknięcie na brzegu. Czy to jest tylko po prostu tak tutaj dla dekoracji. No, tak już zużyty, że nic dziwnego. O, pięknie. Doskonale. To jest dobry początek. Tak. Tak, no tutaj właśnie ogólnie musimy po prostu wygrać z tej chorzy, żeby... Prędzej czy później się uda. No. Co do tego, musimy postawić całe pieniądze, jakie mamy. Cały 1000. Tak, całe 1000 groszy. Aaaa! Okej. Niech on sam spieprzy swój rzut. To nie było spieprzenie rzutu. No cóż, Shinji. Twoja szansa jest coraz... No cóż, Shinji. Tak, teraz przyjdziemy w tej kolejce. Shinji straci 2000. Poprzednio stracił on 1000, ponieważ tylko i wyłącznie kość. No właśnie, jeżeli tylko kość wypadnie nam poza... Okej, okay, niech on sam przegra. Kiedyś właśnie musi sam przegrać. Nie wiem, czy... Strasznie mi chciało. Ale już jest okej. Okay. Okej, okay, czyli masz czwórkę. Masz czwórkę. Mhm. A ty masz... sztorm. Gratuluję. Ty wygrać? Bądź burza, nie wiem. Sztrom. Miałeś sztrum. I za to, że wygraliśmy, przygotują nam łódkę, to popłyniemy sobie. Tak, ten koleżka właśnie to obok tej to właśnie Jamku. Z tego Jamku jest takie coś, że oni przez bardzo długi czas byli właśnie jakby partnerami. Jakby to określić, żeby to nie zabrzmiało gejowsko. Bo chciałem powiedzieć, że partnerami życiowymi, ale to nie do końca o to mi chodziło. Po prostu oni znają się bardzo długo ze sobą. Kręcą tam różne własne biznesy razem i tak dalej. I po jakimś czasie po prostu oni poprzysięgli sobie jakiś tam pakt braterstwa. Na TV Topsach zawsze mi się każe, że jest artykuł heterosexual life partners.
No. Może tak to chyba ująć. Dobra, to teraz udać się do ich łódki. Płyniemy? Jesteś tam teraz płynąć? A nie? No, czy jesteś na pewno dobrze przekodowany na to? A nie? Znaczy, no, masz ekwipunek. Chodzi mi bardziej o to, czy masz wystarczający medycynek. Chyba? No to chyba możemy płynąć. I tak, tutaj leci nowa muzyka. Ona ogólnie właśnie leci i na jeziorze, i w pewnych miejscach właśnie na mapie świata. I właśnie nasz zamek prezentuje się w ten sposób, jak sami widzicie, jest to dosyć dobrze zamknięta forteca. Otoczona różnymi głazami, więc no mimo wszystko zdobycie jej przy pomocy floty, no byłoby mimo wszystko dosyć trudne. I dla floty dosłownie nienawidzę dom. Są tu skarby? A kto coś mówił o skarbach? A nie, w sumie my chyba mówiliśmy. God damn it. No, Wiktor, mówisz, że to są skarby? Okej. Okay. I właśnie tak, Tycho teraz chce iść z nami razem. I to chciałbym też tutaj właśnie na rzecz uwagę zwrócić, ponieważ wielka szkoda, że Janku nie chce, nie może z nami tutaj iść. Ponieważ razem z Tycho oni mają właśnie atak łączony, który chyba tam był dosyć silny z tego co pamiętam. No ale chyba właśnie twórcy uznali, że będzie ja to. Ja chcę go wyposażyć lepiej. Słucham? Na. Ile można? Zastanawiałem się, czy chcę wrócić się go lepiej wyposażyć. Jest medycynka jak coś? Mega medycynka. I wchodzimy do nawiedzonego zamku położonego na środku jeziora Doran. Zaczyna się dobrze. W którym tak, no przeciwny. Ogólnie, jeżeli ma być szczery, to jest to jeden z przynajmniej dla mnie najtrudniejszych dungeonów w całej grze. On bardzo irytujący przeciwników, na przykład te ryby tutaj, one umierają. No umierają, ale no. Wiem, one nas zatruwają. No i też są to zmiany dosyć tankowatymi przeciwnikami. Generalnie właśnie te przeciwnicy są tak dosyć tankowaci. I te buty, one. Ja zawsze je właśnie daję głównemu bohaterowi, ponieważ jemu się one przydają bardzo z jednego powodu. Aczkolwiek możemy też później. Później także kupić w sklepie. Generalnie chodzi o tylko mi tylko jeden moment w grze, kiedy trzeba przełączyć jedną postać, ponieważ te buty właśnie są do tego potrzebne, żeby główny bohater miał na sobie, żeby właśnie tę postać móc przełączyć. A to nie wiedziałem, albo nie kojarzę. No, ale tę postać będziemy mogli przełączyć dopiero dużo później. W każdym razie, jeżeli chodzi o sam zamek, aha, tutaj mamy ślimaki. Te ślimaki są właściwie tak naprawdę rekolory tych ślimaków, które spotykaliśmy w Górze Tigerwolf, przy czym one oprócz części runy defensywy do kontaktu, zostawiają po sobie także medycynki i to tyle. Nie różnią się one od nich absolutnie niczym oprócz tego. No chyba, że nie wiem, może więcej zadają czy coś. To tutaj akurat to, na co patrzę, to tego nie mówi. Cóż, nie są cudne, ale biorąc pod uwagę, że jestem trochę przeekwipowany. Same one zostawiam po sobie tylko antytoksynę. I będzie to jeszcze jeden szum, którego spotkamy. Słucham? Mówisz, sam raz biorąc pod uwagę, co robią? Tak. I właśnie będziemy spotkali tutaj także jeszcze jednego przeciwnika, którego nie mogę tutaj znaleźć. Aha, tutaj. Tak, Ghost Armor, on zostawia po sobie właśnie Brass Armor. To jest chyba pierwszy przeciwnik w grze, taki zwykły, który może zaatakować kilka naszych postaci naraz. Na szczęście nie dałem mu tej okazji. Właśnie, sama jego szybkość jest właśnie na tyle niska, że no, jest to do niego dosyć trudne. 2000 bitów. Wracając, jeżeli chodzi o zamek Doran. Piękne. Mm,
On pierwotnie pełnił funkcję właśnie fortecy floty Imperium, właśnie no, tutaj właśnie jakby dokowała właśnie floty Imperium, ale została szybko właśnie zostawiona sama sobie po tym, jak ta właśnie forteca floty została przeniesiona w inne miejsce. I przez to właśnie była ona... Zjawiali się właśnie w zamku Torlande dosyć często piraci po to, aby właśnie grabić to miejsce. W związku z czym Sonia Schulen wkurzyła się i przysyła tutaj pewnego potwora, który właśnie miał na celu odstraszać tych właśnie piratów. Ale z samym potworem właśnie pojawiła się tutaj także cała ta mgła oraz wszelkie inne pomniejsze potwory. No, co tylko lepiej, no nie będzie tylko jeden potwór, tego trzech, tylko więcej, tak? No, dokładnie. A biorąc pod uwagę to, że tutaj jest mimo dosyć dużo skarbów, no to jednak, no... Mogę innego, tego nie używać na głównym bohaterze, Powered One Piece. W sensie co? Użyć na głównym bohaterze chyba mogę, spokojnie. Powered One Piece. Spokojnie, może, zresztą no nie wiem, ja tych wszystkich rzeczy zawsze używam po prostu na głównym bohaterze i tyle. Autowalka. Nie jestem pewien, czy... Ghost... Aha, on może atakować z tyłu, no okej. Okay. Mhm. Jak mówię, ja tutaj zawsze przychodzę właśnie kompletnie nieprzygotowany w przeciwieństwie do Shinjiego, więc tutaj przeciwnicy zadają mi naprawdę bardzo duże obrażenia. Szczególnie boss, z którym teraz będziemy walczyć, który jest dla mnie po prostu koszmarny przez to, że się do niego kompletnie nie przygotowuję. Kurczę, nie przygotowuję się do bossa i nagle się okazuje, że jest trudny. A w tym będziesz narzekał, takich ja w sferze, a nie, czekaj. Ja to nie narzekam, ja się... Wiesz, biorąc pod uwagę to, że jak się przygotowujesz, to Suikoden jest bardzo prostą grą, to jednak, no... Lubię, nie wiem, po prostu lubię w tej grze mimo wszystko robić sobie zawsze jakieś tam wyzwanie. No ja się śmieję, to chyba... Ostatnio jak nagrywaliśmy z Civiciem, to boss mnie trochę brutalnie zgwałcił. Cleo zaraz umrze. Po walce medycynki działały jak finish downy, prawda? Tak, znaczy no, po walce... bohaterowie właściwie, jeżeli w trakcie walki są w stanie nieprzytomności, że tak powiem... Na pewno. No to właśnie po walce oni odzyskują od razu jeden punkt z życia, żeby tam ten... Coś powiem? Tak, chyba tak. Mam wrażenie, że... Ja przecież w postaci mi umierały ostatnio i ten i zostawały malce po walce. No wiesz, były sobie, malce w następnej. Aha, no to okej, okay, to może w takim razie mi się pomyliło coś. Chyba mi się pomyliło z Valkyrie Profile, z którym grałem ostatnio. To znaczy, w które grałem ostatnio. Dobra. To jest medycynka i tam jeszcze jest skrzynka. Dobra, to będzie autowalka zwykła. I znowu chciałem coś powiedzieć, znowu mi uciekła myśl. Cały czas się wytrącam z rytmu, wybacz. Właśnie chciałem powiedzieć coś na temat poziomu trudności, ale już nie wiem. Czapeczka... którą chyba mają wszyscy. Nie wiem, czy kupiłeś właśnie Kamil i Tajho... Kamil nie może, Tajho różnego rodzaju rzeczy. Tajho też nie może nosić czapki? O, de facto. Może. A, Boże, bo... No tak, musisz przeżonglować przedmioty niestety. Cancer. Trochę. Tak, odrobinę. Cancer Optinet. Nie wiem, kto wymyślał ten system, ale powinien spłonąć w piekle. Jak się przyzwyczajesz tak jak ja, to już naprawdę nie jest aż tak źle. No, jasne, że jak się przyzwyczajesz do czegoś, co jest irytujące, no to... Czemu nie? Dam mu te dwa emblemy. Już do tego, że fizic nie było. Nie no, do tego się nie przyzwyczaja, Fiza się banuje. O, przepraszam, oła, uderzyłem się w łokieć. Właśnie zastanawiałem, co to było. Zastanawiam się, czy ktoś ma jakąś zbroję, którą mogę przekazać Tajho, ale widzę, że nie. Ale... No cóż, najwyżej będzie umierał. Nie wszyscy będą umierać, daj spokój. Dałeś w końcu Kamil runę wody, tak? Tak. Okej. Tajho nic nie dostał, ale...
To już kwestia tego, że naprawdę nie chciałbym się specjalnie wracać po to. Zresztą tak nie ma być za bardzo chyba teraz czego mu dać. Ja kolejną runę wody. Jakby ci była przydatna, czemu nie są. Tak sobie teraz sobie myślę, jak mi przychodzą jakieś trudne lokacje z Suikodeną do głowy, to chyba pierwsze co mi tak przychodzi na myśl to ruiny z piątki? Które ruiny? Gdzie można było przejść dwoma różnymi postaciami, tylko nie pamiętam dokładnie. Aha. Wiem. To chyba tam miałem jakieś spore problemy. Ale nie wiem, czy to nie było bardziej na zasadzie, Jezu, ile tej jest potyczek losowych bez przerwy. A na ile one rzeczywiście były trudne. Właśnie, ogólnie Suikoden nie piące jest bardzo duży. Jest właśnie bardzo dużo potyczek losowych. A cóż to, czy to wiesz to? No, mi save point. I przepraszam, muszę na chwilę odejść za potrzebą. Popełniam ten błąd po raz kolejny. To się nigdy nie skończyło źle, prawda? Prawda? O Jezu. Najgorsze jest to, że te walki tak naprawdę niewiele się będą różnić, jeżeli będę je sam rozgrywał, więc to, że jadę na Freewheelu, to nie jest kwestia tego, że nie wiem, lekceważę tych przeciwników, tak? To no... Co? Wiktor użyłby klondon. Och, wielka różnica. Wielka, straszna różnica. Dobra. Biorąc pod uwagę, że jest to, to mogę się spodziewać bossa za chwilę, więc się podleczę odrobinę. Pytanie, czy bardziej się chce leczyć. Każdy ma praktycznie przynajmniej po jedną medycynkę. Powinno być okej. Z podkreśleniem słowa powinno. Zastanawiam się, czy Gremio nie wrzucić do tyłu zaraz Taiho. Ale nie, Gremio jest bardziej tak kubatem, więc nie powinien. Idziemy? Chyba idziemy. Zresztą jak widać to nie jest jeszcze tak dobrze, że już jesteśmy u bossa. Wróciłem. Słyszałem to, co mówiłeś na temat Wiktora. Wiesz, że co? Coś tam jego klonu chyba... Chyba krytykowałeś trochę system walki, jeżeli... Znaczy nie, to było takie na zasadzie, że co za różnica, czy ja użyję Free Will, czy będę rozgrywał walkę normalnie. Tak, różnica byłaby taka, że użyłbym ten... A, no tak, to tak, 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 tutaj. I to dosłownie jedyne, co by się zmieniło, tak? Tutaj jest też druga skrzynka właśnie taka ze ścianą i tutaj musisz przejść tam jak wchodziłeś tutaj. Jest taka jakby wnęka tutaj. No bo na bossów to jasne, tak? Trzeba uważać się, czego się używa, tak? Ale na takie walki, no... Co najwyżej mógłbym, nie wiem, się skupiać na jednym konkretnym, żeby dobijać po jednym, a nie rozkładać obrażenia. Jasne. To pewnie trochę bardziej efektywne, ale... W takim momencie, jak ja jestem, jeżeli chodzi o ekwipunek, statystyki i tak dalej, no to... Nie ma potrzeby po prostu. Bo nie powiem, że nie ma sensu, bo sens jest zawsze, tak? Ale potrzeby, no nie wydaje mi się. To było tutaj, prawda? Tak. Tak, i tutaj właśnie idziesz tak, potem idziesz w prawo, w dół i w lewo. Tylko to jest jakaś, nie wiem, ta ścieżka to jest jakaś bardzo specyficzna, musisz tutaj dobrze trafiać właśnie w miejsce, w które idziesz. Okej. Trafianie tutaj naprawdę jest nieprzyjemne. No, tutaj tak. Dlatego doceniam to, co zrobili na przykład w tej grze, nadaje się, że masz tą mapę, która ci mniej więcej pokazuje. Zazwyczaj. Wiadomo, nie dokładnie, tak, ale tak mniej więcej. Jeszcze zastanawiam się, czy pokazuje dokładnie. Nie. Znaczy to chyba też zależy od lokacji, bo wydaje mi się, że fortecy no, z jego pokazywało. O święty Boże. Wytwituję zaraz. Mi się ogólnie na przykład właśnie z tego względu bardzo podoba ta właśnie opcja autowalki. Ja zaraz stąd nie wyjdę po prostu. Ale to jest też właśnie też problem z
Jeżeli właśnie chodzi o system walki, no ja nie zaprzeczę mimo wszystko, że Suikoden jest dosyć problematyczny, jeżeli chodzi o jego konstrukcję. Bo same faktycznie potyczki losowe są bardzo proste i możemy po prostu użyć tutaj właśnie tej opcji autowalki, a przy bossach po prostu dodatkowo też używamy czarów i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o jakąś tam, nie wiem, bardziej rozbudowaną strategię, jeżeli chodzi o walkę. Znaczy, no bo co, jeżeli rozważymy jakiegoś innego JRPG, dajmy na to, tak? No to... To jest bardziej kwestia tego, że możemy tam używać magii tak w miarę bezpiecznie, tak? A tutaj sobie myślimy, no, użyję magii i potem mi nie dostanie na bossa, tak? To był zawsze mój główny... główny zarzut do systemu magii w Suikodenach, no bo... Chciałoby się używać tej magii, tak? Ona jest całkiem fajna, ma wiele fajnych efektów, tylko no... Człowiek sobie myśli, jeżeli teraz użyję magii, no to... Nie będą mógł jej użyć się wtedy, kiedy będzie jej potrzebna. Wiesz, ja nie mam problemu może jako takiego systemu magii, tylko bardziej z tym, że nie ma przedmiotów, które właśnie nam odnawiają punkt. A może by chociaż przez save pointy można było się zregenerować? No, to też prawda. Bo większe save pointów jest jednak przed bossami, tak? To sobie wiadomo, i tak jest dużo potyczek, trzeba wiedzieć, na kraje używać, tak? I można wtedy też zrobić te potyczki tak, że rzeczywiście w jakimś tam stopniu trzeba na nich używać tej magii, tak? Żeby sobie radzić. Aha. Tutaj mamy głaz, tutaj jest sobie jakiś pokoik puściutki. Pewnie się wyleczyć. Tak, tu właśnie znajdujemy się teraz właśnie we właściwej części tego właśnie zamku. Ponieważ no tak do tej pory przedzieliliśmy się przez jakieś tam różnego rodzaju jaskinia, teraz znajdujemy się właśnie takiej części, która faktycznie widać, że była jakby zamieszkana przez ludzi. No tak. Tylko, że tak, widzimy tutaj różnego rodzaju ścieżki, które są zablokowane kamykami, przez które nasza postać na pewno nie byłaby w stanie sama przejść.